Cześć, ja mam na imię Blanka i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który nazywa się YouTube Make Me Buy It. No pewnie zorientowaliście się już po tytule, co to będzie za filmik. Będzie to filmik o tym, o rzeczach, które kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, że słyszałam o nich na YouTube, że polecały je YouTuberki i pomyślałam sobie, że to jest fajny sposób, żeby pokazać moich ulubieńców, którzy naprawdę się sprawdzają u mnie, z których jestem zadowolona. No i właśnie kupiłam te produkty, właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że zachwalały je YouTuberki. Więc przechodzimy do dzieła. Pierwszy produkt to produkt do ust, który aktualnie znajduje się na moich ustach, a jest to mianowicie błyszczyk z NYXa i nazywa się Beige. Jest to błyszczyk, który ma w sobie takie napigmentowanie, że możesz go używać tak naprawdę jak szminkę. Możecie zobaczyć, on naprawdę wygląda jakby to była szmineczka, taka błyszcząca szminka. Niezbyt drogi, piękne opakowanie, tutaj jest z tyłu taka kokardka. Bardzo fajny aplikator, jak możecie zobaczyć tutaj, nie wiem czy możecie zobaczyć tutaj. Duży, fajny, nie rozlewa się na bokach, tutaj wiecie, najczęściej przy nakrętce rozlewają się błyszczyki, nienawidzę tego, bo potem zbiera się brud, syf, kurz i w ogóle choroby, bakterie, ble. Bardzo fajny produkt i która youtuberka sprawiła, że to kupiłam? Oczywiście Miss Glamoracji Ingrid, która mieszka w LA, a tak naprawdę teraz przeprowadziła się do Nowego Jorku na chwilę, żeby realizować swoje tajne plany telewizyjne z Project Runway. Ona jest bardzo dziewczęca, co prawda ona jest brunetką, więc trochę ryzykowałam kupując ten produkt, ponieważ ja jestem blondynką i różowy dla blondynek to często jest, no, ryzykowne, powiedzmy, działanie, ponieważ możemy wyglądać zbyt słodko, ale dzisiaj ja już wyglądam słodko na maksa, ponieważ mam sobie kokardki, bufki, różowe usta, więc pomyślałam sobie, o, polecę może z Barbie Style. Nie bardzo jest to mój styl, ale jak zobaczyłam tą sukienkę, która jest u mnie w szafie od jakiegoś dłuższego czasu, a bardzo dawno jej na sobie nie miałam, a dzisiaj mamy śliczną, słoneczną niedzielę, więc pomyślałam sobie, ho, 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 to jest idealny dzień, żeby zagrać Barbie. A jak lepiej zagrać Barbie niż w różowych ustach? Uhu. Błyszczyk. Bardzo napigmentowany, pięknie pachnie lodami waniliowymi, nie skleja ust, nie rozwarstwia się, nie przesuwa się na ustach i w dodatku jest to rzecz polecana przez Ingrid, czyli nie może być złą rzeczą i nie jest. I polecam Wam, jeżeli szukacie fajnego błyszczyka. Następny produkt to produkt z MAC-a, jest to korektor, który nazywa się Prelongwear Concealer i on jest w odcieniu na pewno najjaśniejszym, a może niekoniecznie, NC15. I chyba to jest najjaśniejszy odcień. Może się mylę, ale jeżeli nie jest najjaśniejszy, to jest zaraz następny po najjaśniejszym. Bardzo fajny i ja go kupiłam, ponieważ mówiła o nim ciągle Liences. Oczywiście wszystkie te youtuberki, o których ja mówię, które sprawiły, że kupiłam te produkty, będą zalinkowane na dole, bo może to będą Wasze nowe ulubione youtuberki. I tak, ten korektor. Ma bardzo silne krycie, ma fajną pompeczkę, która tak naprawdę nie jest fajna, ponieważ jest bardzo mało precyzyjna i zawsze wydobywam tego podkładu więcej niż potrzebuję. No, ale trzeba przełknąć tę zniewagę, pogodzić się z tym, zaakceptować, bo produkt sam sobie jest genialny. Ja co prawda lubię go aplikować za pomocą pędzelka, no bo rękami nie bardzo mi się, palcem nie bardzo mi się sprawdził, ale myślę, że może to jest kwestia wyćwiczenia siebie, albo palca, albo tego korektora, nie sądzę. Formuła jest genialna, trwała, bardzo ma mocne krycie napigmentowane, nie wiem czy można powiedzieć, że jest napigmentowane, ale krycie ma niesamowite. I ja go oczywiście stosuję pod oczy, w tej strefie tutaj, w tym trójkąciku, i czasami na brodę i na czoło, ponieważ on jest troszeczkę za jasny dla mnie na różnego rodzaju zmiany skórne. Od tego mam inne korektory, ale ten właśnie bardzo fajnie sprawdza się pod oczami, ponieważ nie kulkowacieje, wiecie o co chodzi, nie zbiera się w załamaniach skóry pod oczami, a to myślę ważna cecha dla korektora, więc polecam go, jeżeli szukacie dobrego, bardzo trwałego i mocno kryjącego korektora, chociaż powiem, on nie był tani. Kolejny produkt to znowu produkt z MAC-a, czyli niezbyt tani. Jest to mgiełka utrwalająca Fix Plus. Ja bardzo lubię ten produkt. A spójrzcie, jakie jest małe zużycie. Nie wiem, czy to możecie zobaczyć tutaj. Ja używam tej mgiełki bardzo, bardzo często. A zużycie jest praktycznie minimalne, żadne. I w tym momencie już żałuję, że nie kupiłam miniaturki, ponieważ wydaje mi się, że po prostu zajmie mi wieki, żeby to zużyć. No ale może dam radę. Postaram się.
takie moje postanowienie, żeby to zużyć. Bardzo fajny produkt, ponieważ przedłuża trwałość makijażu, pozbywa się takiego pudrowego wykończenia na twarzy. Ja mam tłustą skórę, więc muszę niestety przypudrować moją twarz, nieważne czy się śpieszę, czy się nie śpieszę, zawsze musi być przypudrowana. A po zastosowaniu takiej migiełki mam uzyskany efekt takiej czystej, fajnej twarzy, a nie takiej, wiecie, pudrowej, bo jednak to można zobaczyć, że ktoś ma za dużo pudru, a ja muszę używać dużo pudru właśnie dlatego, żeby utrzymać moją twarz, ale nie chcę, żeby ten puder był widoczny, dlatego ta mgiełka ratuje mi życie i sprawia, że mój makijaż nie dość, że jest trwalszy, to jeszcze wygląda bardzo naturalnie, za co ją bardzo lubię, a poleca ją bardzo wiele osób, ale kupiłam ją właśnie dzięki namowom, jeżeli można tak powiedzieć. Dzięki zachwalaniom Fleur de Fos, ona jest Brytyjką, która mieszka na wsi ze swoimi teraz już 3 psami. Ma takiego fajnego, małego, włochatego jamniczka, szczeniaczka, nazywa się Piglet. Jest taka słodka i ma bardzo fajne vlogi, więc zalinkuję ją na dole, na pewno w opisie. I powiem Wam, że jestem w 100% zadowolona z tej mgiełki. Jeżeli właśnie szukacie czegoś, co sprawi, że będzie Wasz makijaż wyglądał bardzo naturalnie, to polecam Wam tą mgiełkę, ale od razu mówię, zamawiajcie albo kupujcie miniaturkę, ponieważ ten produkt jest niesamowicie wydajny. Ostatnie 2 produkty to rzeczy polecane przez Essie Button, czyli Estée z kanału Essie Button, o której ja już mówiłam, bo ja jestem jej absolutną fanką. Ona jest przezabawna, bardzo naturalna, czasami trochę taka głupiutka, mogłabym powiedzieć, ale ma bardzo fajnego chłopaka, który zawsze wyprowadza ją z błędów, poprawia, ale w bardzo subtelny sposób. I te 2 rzeczy to rozświetlacz z The Balm Mary Luminizer. Ja niestety muszę bardzo uważać z rozświetlaczami, ponieważ mam skórę tłustą, która i tak się świeci i zawsze mi mówicie, oj, ty chyba bardzo lubisz rozświetlacz. Ja lubię rozświetlacze, ale bez przesady. Moja skóra się świeci tylko i wyłącznie dlatego, bo jest tłusta. A jeżeli nawet dam najmniejszą ilość na szczyt kości policzkowych, to Wam w kamerze się wydaje, że nałożyłam tego tonę. Nie, nie nakładam tego tonę. Nakładam naprawdę bardzo delikatnie ten rozświetlacz. No ale z racji tego, że mam tłustą skórę, no to zawsze będę się troszeczkę bardziej świeciła niż osoba z mieszaną, normalną albo właśnie suchą skórą. Ale ten rozświetlacz jest genialny, ponieważ możecie go używać jako rozświetlacz, to oczywiste, ale również jako cień do powiek, ponieważ jest tak napigmentowany, że idealnie sprawdza się w kącikach oczu albo pod łukiem brwiowym. Uwielbiam go, jest niesamowicie wydajny. Ja mam go już praktycznie rok, albo może nawet ponad rok już teraz, a zużycie jest praktycznie żadne, ponieważ tylko wystarczy dotknąć pędzelkiem tego produktu, a on od razu pojawia się na Twoich oczach albo policzkach. Możecie zobaczyć, jak on jest zapigmentowany. No pięknie to wygląda. Może tak zrobię. Zobaczcie. No naprawdę niesamowicie jest napigmentowany. Piękny, drogi niestety, bo The Balm nie jest... The Balm? The Balm nie jest zbyt tanią firmą. No ale jak raz zainwestujecie w ten produkt, no to on będzie Wam naprawdę starczał na całe życie tak naprawdę. Ja nie wiem, czy ktokolwiek go kiedykolwiek w historii zużył, bo jest naprawdę, naprawdę genialny. A druga rzecz, którą właśnie poleciła Estée z Essie Button, to jest z The Body Shop Bronzer. Tutaj już nie ma nic, wszystko się starło, ale to jest Honey Bronzer. To jest 02 odcień. Jak możecie zobaczyć, ja go naprawdę lubiłam, ponieważ już jest tutaj ta metalowa podkładka widoczna. On jest fajny, ponieważ jest bardzo subtelny, trudno się nim konturuje, ponieważ to jest dość jasny odcień, ale dla dziewczyn o jasnej skórze, takiej jak moja, idealnie nadaje się w czasie zimowym, ponieważ fajnie ociepla twarz, ale nie ma w sobie pomarańczowych odcieni chyba się mówi. Jest lekki, łatwy w użyciu. Nie trzeba się zastanawiać ani martwić, czy narobi nam plam na twarzy, ponieważ jest naprawdę bardzo łatwy w rozcieraniu, w blendowaniu. Uwielbiam go i polecam go w 100% dla dziewczyn o jasnej skórze. Chyba, że masz ciemniejszą skórę, to zawsze możesz wybrać oczywiście ciemniejszy odcień, ale ja mam 02 i naprawdę super się sprawdza. I tak jak powiedziałam, polecany był przez Estée, a dla mnie, jeżeli ona coś poleca, to jest taki pewnik, że to będzie dla mnie dobry produkt, ponieważ ona również ma jasną skórę, chociaż ona ma ciemne włosy, to nie zawsze te produkty, które jej odpowiadają, będą odpowiadały mi, ale jeżeli chodzi o produkty do twarzy, z racji tego, że obie mamy jasną cerę, to na pewno się sprawdzą.
I to były wszystkie produkty, które zostały przeze mnie zakupione właśnie dlatego, że zobaczyłam je na YouTube i były zachwalane przez YouTuberki. Tak już powiedziałam wcześniej, wszystkie linki do kanałów dziewczyn, o których powiedziałam, zalinkuję na dole w opisie. W opisie znajdziecie również wszystkie szczegóły tych produktów, o których mówiłam, ale również te, które mam na sobie. Produkty, rzeczy może bardziej. Więc zanim zadacie pytanie w komentarzach, co mam na sobie, zajrzyjcie właśnie do opisu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!